Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest najpiękniejsza piosenka. Ja mam na imię Darek, mam 36 lat. Dzisiaj jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córeczek. No nie zawsze tak było. Może przejdę od razu do konkretu, bo czasu mało. Ja generalnie już dawno powinienem nie żyć. Byłem w totalnym grobie, w śmierci fizycznej, psychicznej, duchowej. I właśnie w tamtym momencie mojego życia, kiedy po ludzku już było wszystko przegrane, właśnie w tamtym momencie odnalazł mnie Pan Bóg i ja zrozumiałem takie pewne słowa w swoim sercu. Darek, ja chcę, żebyś żył, ale żebyś żył prawdziwie. Prawdziwie to znaczy, żebyś każdego dnia stawał do walki. Bo wielkim bojowaniem jest życie tutaj na ziemi. Każdego dnia jest wielkim bojowaniem życie tutaj na ziemi. W tym powołaniu, do którego Ciebie zaprosiłem. Jako mąż, jako ojciec, jako żona, jako kapłan, jako siostra zakonna. I wiecie, pierwszy moment mojego życia, pierwszy okres, dzieciństwo, ja generalnie z pełnego domu pochodzę. Mama, tata, brat, siostra, rodzeństwo i pełny dom, ale to był też dom braku relacji. Dom, w którym czułem się bardzo samotnie. Dom, w którym trzeba było, należało być od linijki, ale wiecie, bez przekazanych jakichś zasad. I teraz ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że to nie chodzi o to, że ja teraz chcę się pastwić nad moimi rodzicami, których bardzo kocham i z którymi dzisiaj mam dobrą relację i pewne rzeczy wyjaśnione. Natomiast to, co się wydarzyło w moim życiu, było konsekwencją tego, co niestety co wyniosłem z domu. Wiecie, wiele ciężkich słów usłyszałem na swój temat, których nie udźwignąłem jako młody chłopak. Wiele przekleństw, z którymi sobie nie poradziłem. Mało tego, ja w to uwierzyłem. I teraz to, co się działo w domu, próbowałem oczywiście pokazywać wśród swoich znajomych, że jest zupełnie inaczej. Nakładałem maski na twarz. Próbowałem udawać błazna, głupka, durnia, wybić szybę, ukraść, rozśmieszyć, poprzeszkadzać na lekcjach. Tylko po to, żeby ktoś mnie poklepał, wiecie, po ramieniu i powiedział: Stempel, jesteś fajny, bo taką mam ksywkę. I wiecie, na 10 minut o mnie pamiętali, później zapominali i znowu błazen, dureń i tak dalej. Tylko i wyłącznie po to: Stempel, Darek, jesteś fajny. I teraz wiecie, ja dzisiaj mam dzieci, moja żona jest nauczycielką i patrzę, wiesz, na świat, który nas otacza dookoła i widzę dzieci po 10-12 lat, dziewczynki, które chodzą bardziej rozebrane na ziemi, na ulicy, niż ubrane. Wiecie, na Facebookach, TikTokach, na Instagramach patrzę i przecieram oczy, czy ja oglądam już film pornograficzny, czy jeszcze jakiś profil dziewczynki. I tylko po to, żeby ktoś dostał serduszko albo lajka, to ja zadaję sam sobie pytanie jako ojcu. To gdzie ty, Darek, jesteś? Gdzie ja jestem? Na siłowni? Na saunie? W solarium? I drugi moment mojego życia to był czas, w którym ja odkryłem, że mam smykałkę, wiecie, do piłki nożnej. Treningi, zacząłem chodzić do szkoły sportowej, do klasy piłkarskiej i przyszedł tak zwany pierwszy sukces w moim życiu. Dostałem powołania do reprezentacji Polski w wieku 17 lat. I wiecie, no i wtedy to już ja wyznaczam kroki, to ja wyznaczam drogę, to ja wyznaczam, kto może się ze mną zadawać, a kto nie. To ja jakby wyznaczam ścieżki, którymi trzeba podążać. Bez wylanego fundamentu i bez kręgosłupa moralnego
gdzie ja tych ludzi mogłem zaprowadzić. Albo gdzie ludzie, z którymi ja się zadawałem, mogli mnie zaprowadzić. Bo generalnie u mnie w domu było tak, że ja się modliłem do Bozi. Miałem pasyjkę zawieszoną nad łóżkiem. Chodziłem w niedzielę do kościółka. Tam była Bozia, która za mnie umarł, który tak mnie kocha, że chce dla mnie wszystko najlepiej. Ale od rana do wieczora w moim domu trzecia wojna światowa. Słuchaj, to ja nie chcę tej Bozi. Przychodziłem do najnudniejszego teatru jednego aktora. Padnij, powstań, wrzuć pieniążek, przyjdź po opłatek i Bozia w moim życiu nie mógł nic. I Bozia nie mógł w moim życiu nic. I teraz, gdzie ja ciągnąłem tych ludzi za sobą? Na dyskotekę, na libacje alkoholowe, na imprezy, nieczystość, seks, używki. To tak naprawdę w moim życiu powodowało, że ze sportowca tak naprawdę nie mogłem prowadzić życia sportowego i hulaszczego życia. Bardzo szybko brak powołań do reprezentacji Polski, wyrzucenie z drużyny piłkarskiej, niezaliczenie matury, niezdanie trzeciej klasy i pierwszy dzwon w moim życiu i głos z przeszłości, który ze zdwojoną siłą do mnie przyszedł. Widzisz, nieudaczniku? Tu jest twoje miejsce, na glebie. Pozycja zgarbiona to jest pozycja właściwa dla ciebie. Nic ci się w życiu nie uda, bo jesteś ciamajdą. Ciamajdą. I ja w te słowa jeszcze bardziej uwierzyłem. Dom samotności, tak jak powiedziałem, dla mnie wszystko to, co tutaj się działo i za chwileczkę będzie się działo na ołtarzu, było czymś martwym i w ogóle sobie nie zdawałem sprawy z tego, że to, co jest wewnątrz, bardzo często wybija na zewnątrz. Więc jeżeli ja przychodziłem po opłatek, który nic dla mnie nie robił, bardzo często w grzechach śmiertelnych, ciężkich, to dlaczego ja się za chwilę dziwiłem, że u mnie tak? Nerwica lękowa, stany depresyjne. Po co ja w ogóle żyję? W którą stronę zmierza ten świat? Wszystko jest bez sensu. Nic nie ma żadnej wartości. Ja jestem nikim i tak przez całe życie będę szedł jako nikt. Śmierć duchowa wybiła na zewnątrz. I w tamtym momencie mojego życia Pan Bóg postawił na mojej drodze moją żonę, Gabrysię. Przez całe życie patrzyła na to, jak ojciec przychodził do domu i tukł mamę. Narąbany. W nocy uciekali do dziadków, do babci, do ciotek, żeby się bronić przed oprawcą. I powtarza sobie dziewczyna takie słowa: nigdy nie pozwolę na to, aby moje dzieci doświadczyły tego, czego ja musiałam doświadczyć. I teraz ona nie miała przepracowanych pewnych kwestii i rzeczy jako dorosłe dziecko alkoholika, jako osoba współuzależniona. W momencie, kiedy trafiliśmy na siebie w swoim życiu, naturalne środowisko, w którym umie się poruszać. I teraz, czy ja jako ojciec, jako głowa rodziny zadaję sobie pytanie, czy dzieci tylko patrzą na dobre zachowania w domu, czy na każde? Na każde. Bo dziewczyna przed chwilą mówiła, że tego nie chce, a za chwilę była w takim związku samym, jak jej matka. Tylko że ona, wiecie, prostowała mnie, wyłapywała wszystkie moje kłamstwa, manipulacje, wszystkie przekręty. Stawiała mnie w prawdzie, była dla mnie niewygodną dziewczyną. Mówię, ja muszę skończyć ten związek, bo ja już zaczynałem wtedy pić alkohol. I to w takich ilościach, wiecie, nie tam w piątek i w sobotę sobie czasami wypiję, tylko to był dla mnie naturalny, w cudzysłowie, antydepresant, którego piłem od rana do wieczora tygodniami, miesiącami. W nocy musiałem się budzić, żeby przyjąć dawkę, żeby móc na kolejną godzinę się położyć spać. Mieszałem to z antydepresentami. Przejechałem setki kilometrów pod wpływem alkoholu. I ta dziewczyna mnie prostuje, pokazuje mi, ja mówię,
ej, ona chce mi zabrać alkohol. Nie, musimy skończyć to. Ale już nie umiem, bo się w niej zakochałem. Ona odmawia codziennie, ze łzami w oczach, na dwa etaty do pracy chodzi, bo ja oczywiście nie miałem czasu pracować, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ze łzami w oczach różaniec. Jak ci to pomaga? O sobie możesz mówić. Tylko żeby mnie to nie dotyczyło. Ona w pewnym momencie mówi, że idzie na pielgrzymkę do Częstochowy. Ja po trzecim dniu, jak ona była na pielgrzymce, otrzeźwiałem, że ona w ogóle dzisiaj nie ma obok mnie. Dzwonię do niej. Gdzie ty jesteś na pielgrzymce? Co ty w sierpniu będziesz teraz co roku na pielgrzymki latała? A nad morze, nad jezioro ze swoim chłoptasiem? Posłuchaj, jak za rok pójdziesz na pielgrzymkę, to nas nie ma. Jeszcze jej waruję ciebie, jeszcze jej warunki stawiam. I teraz, drodzy bracia, wiecie o tym doskonale, że jeżeli jest tak, że już się siódmy rok za kogoś modlisz, piąty tydzień i dostajesz od tej osoby po głowie, módl się za nią. Proszę ciebie, módl się za nią, bo w przestrzeni duchowej jest walka na śmierć i życie za tą osobę. Jestem tego świadkiem, przykładem. I ona codziennie na tej pielgrzymce na Jasną Górę, w spiekocie, w słońcu, w deszczu, w każdej Eucharystii, w różańcu, modli się za mnie ze łzami w oczach, walcząc o mnie. Padając przed tronem Matki Bożej Jasnogórskiej, mówi tak. Maryjo, cały świat mówi mi, że nie. Że to nie powinnam robić tego kroku. Dlaczego jest tak, że ja czuję w sercu, że to jest ten facet? Proszę ciebie o to, aby on przed tobą klękał. Wróciła z pielgrzymki, stanęliśmy przed ślubnym kobiercu. Ona dopiero później, po jakimś czasie powiedziała mi, że nakładając obrączkę na palec, modliła się takimi słowami. Panie Jezu, ja doskonale wiem, że to jest człowiek uzależniony. Robię ten krok świadomie. Bardzo ciebie proszę o to, abyś ratowała jego i ratowała nas. W pierwszej minucie małżeństwa taka modlitwa. Teraz od strony terapeutycznej. Największy błąd. Do mnie, jakby dzisiaj ktoś zadzwonił i zadał mi to pytanie, czy ma robić ten krok, powiedziałbym nie. Ale bracia, ja nie deprecjonuję terapeutów, którzy są kochani i potrzebni, razem z psychiatrami. Ale nad nimi jeszcze jest Pan Panów i Król Królów. Po małżeństwie było tylko gorzej. Pikowanie w dół. Znacie przecież tą historię, nie? Kasia z Mietkiem 8 lat byli ze sobą, wzięli się, hajtnęli i za pół roku ślubu nie ma. No bo sakrament, diabeł, jak widzi, to rozwali ci w pył. A jeżeli on nie jest budowany na Chrystusie, który uczy mnie wzajemnego obumierania, który uczy mnie, jak jest u świętego Jana napisane, że jeżeli chcę być szczęśliwy, to w szczęściu lepiej jest dawać niż brać. Że mam sobie nawzajem z moją małżonką nogi obmywać. To jak ja chciałem zbudować w ogóle, zrozumieć siebie i zbudować szczęśliwe małżeństwo? Po małżeństwie pika w dół, rozwalone auto, kajdanki, policja, wyrzucenie z pracy, długi sięgające zenitu i druga gleba, potężna i głos z przyszłości. Widzisz? Mówiłem ci, pozycja zgarbiona to jest twoja pozycja. Nic ci się nie uda w życiu. Moja żona już wtedy z 6-miesięczną córką na ręku i ze spakowaną torbą. Gościu, albo zaczynasz coś ze sobą robić. Stawiam ci ostatnią granicę. Albo ja odchodzę. No to jak mi się zapaliły 4 litery, no to coś muszę ze sobą zrobić. Na odwyk. Poszedłem na odwyk. Wziąłem ze sobą, panowie, otwieram cudzysłów, talizman, na szczęście. Nie miałem słonika pod ręką, to wziąłem 10 różańca. Codziennie go bezwiednie odmawiając. Najnudniejsza modlitwa świata. To było dla mnie katorga. Te 5 minut. Dzisiaj
nie mówi o tym jako o najnudniejszej modlitwie świata. Tylko zaraz dla mnie po Eucharystii najpiękniejszą i najskuteczniejszą modlitwą świata. Tak trudną, ponieważ mam od przemienienia mojego serca, ale też osoby, za którą się modlę. Bo jeżeli by tak nie było, to co my tutaj robimy wszyscy? Po tym odwyku mówię, przedłużę nadzieję mojej żonie, niech pomyśli sobie, że jednak wyszła za świętego i pójdę na pielgrzymkę na Jasną Górę. Ścisnę pośladki i te 10 dni jakoś dam radę. I poszedłem na tą pielgrzymkę i tam doświadczyłem czegoś, co do tej pory miałem w swojej głowie, w swoim sercu i zniszczyło mój światopogląd do tej pory, który postrzegałem jako Eucharystię, jako wiarę. Tam Pan Bóg pokazał mi i doświadczyłem tego, że przede wszystkim On jest. I był najbliżej mnie w tym momencie, kiedy ja miałem Go za kogoś martwego. Że nasza mateczka każdego dnia wyprasza nam łaski i próbuje nas przybliżyć do swojego Syna. Tam doświadczyłem ludzi, wiecie, Kościoła, którzy nie mieli doklejonego uśmieszku, wiecie, głupkowatego, tylko mieli w sobie radość. A problemów w życiu i trudności jeszcze więcej. Skąd wy wykrzesujecie tą radość w sobie? Od Niego. To mi dało do myślenia. Pierwsze operacje na sercu. Ja tutaj nie muszę udawać? Ja tu mogę być sobą? Ja tu nie muszę być, wiecie, Arnoldem Schwarzeneggerem, Van Dammem i jakimś tam śmiesznym aktorem, tylko mogę być Darkiem Stemplewskim? To ja chcę tu być. Kościół to jest moje miejsce. I wróciłem z tej pielgrzymki i zaczęła się operacja na moim sercu. Ja zacząłem myśleć o Jezusie, o tym, żeby iść na Eucharystię. Ja mówię, nie chcę tego, ja wariuję. Ja tak, co jest, ej, co wśród moich znajomych, jak? W ogóle Jezus, czy ja, kurczę, jakaś, co to, jakaś paranoja jest? Do kościoła mnie ciągnie? Jak? Co się w ogóle dzieje? I zaczynam chodzić na Eucharystię, słuchać, co mówi ksiądz. Czytania, Ewangelii. Spowiedzi, wiecie, sakramentów. I najmocniejszym moim doświadczeniem, oprócz tego, że wiecie, Rogaty cały czas nie odpuszczał, bo miałem mi też takie sytuacje, że nie mogłem się pomodlić modlitwą święty Michale Archaniele, bo mi blokował jęzor. Bawił się moim różańcem, tak on mi machał na szyi. I takim potężnym wstrząsem, takim po prostu przypieczętowaniem tego, że Pan Bóg jest i Matka Boża mnie prowadzi nas w naszym małżeństwie do Niego, był moment oddania się w niewolę Panu Jezusowi przez ręce Maryi według świętego Ludwika. Ja tam dopiero zrozumiałem po tym, dlatego teraz chcę obronić tą tezę, którą powiedziałem na początku, że wielkim bojowaniem jest życie tutaj na ziemi. Bo ja dopiero po tym tak maksymalnie zrozumiałem, że słuchaj, jeżeli ja przychodzę z pracy po 8 godzinach i moja córka już jest moje córki są ze spakowaną torbą, tato, już cieszę się, że przyszedłeś, idziemy na basen. Wiecie, co mi się we mnie rodzi, nie? Zabić to mało. Ale jeżeli nie idę, przegrywam swoje powołanie. Jeżeli idę, ja umieram, żeby one miały życie. Jaka to jest codzienna walka, żeby zrobić herbatę dla siebie i dla żony z cytryną i z miodem, usiąść i posłuchać, co u niej słychać. Kochamy to, nie? Kocham to po prostu. Jestem wtedy w niebo wzięty, jak mogę posłuchać mojej żony, jak mi poopowiada, co dyrektorka, co tam i tak dalej. Jeżeli tego nie robię, przegrywam swoje powołanie. Jeżeli to robię, ja umieram, żeby dawać życie jej. Jak ja chciałem to wcześniej zrozumieć bez tego, co dokonał Pan Bóg na krzyżu. Ostatnie zdanko mówi w ten sposób. Całe życie później myślałem,
że jak już pójdę za Panem Bogiem, to On będzie mi tylko zabierał. Ja wiecie, wór pokutny, groch, rozżarzone węgle i ja teraz będę w Jezuska modlił. Największa ściema diabelska. Dopiero teraz musiałem kupić ostatnio skrzydła i uczyć się latać, bo taka jest droga za Panem Jezusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.